Cześć wszystkim, tu Marcin Weiss. Dzisiaj odpakujemy Samsunga Galaxy Note 5. Jestem bardzo podekscytowany, długo na niego czekałem. W końcu przyszedł. Jest to wersja N920i. Złota platyna, 32 GB. N920i i znaczy, że jest to wersja international, czyli powinna działać w każdym regionie świata, mimo że nie jest dostępny jeszcze w Europie. Specyfikacja techniczna: 4G LTE, 64-bitowy 8-rdzeniowy procesor, 4 GB RAMu, 5,7 cala wyświetlacz Quad HD Super AMOLED, 16 megapikseli, aparat główny z nową stabilizacją obrazu od Samsunga, przedni aparat 5 megapikseli, wspomaga bezprzewodowe ładowanie technologii 2.0, czyli szybkie ładowanie bezprzewodowe, NOX i 32 GB pamięci ROM. Więc dobierzmy się do pudełeczka, zobaczmy jak on wygląda. Jest tutaj nożyk. Obetniemy wszystkie tutaj plomby. A i jest. Jest telefonik. Stawimy go sobie na bok. W pudełeczku mamy tak instrukcję. W języku angielskim, narzędzie do wyciągania karty SIM, nie chcę się podnieść, słuchaweczki, bardzo ładnie zapakowane, plastik w pudełeczku takim, to chyba pierwszy raz się zdarzyło, może jeszcze w Galaxy S6 i S6 Edge są takie słuchawki tak zapakowane, ale widać, że firma staje się bardziej prestiżową niż była do tej pory. Idzie w kierunku tak zwanego Apple'a. Tutaj kabel do ładowania, USB, no i oczywiście ładowarka do szybkiego ładowania. Ładowarka przeznaczona dla Wielkiej Brytanii i bodajże jeszcze Chin, rynku chińskiego. No i oczywiście końcówki do stylusa S Pen z takim narzędziem do wyciągania, żeby wymienić. Nic więcej w pudełku nie ma. Stawiam sobie to na bok. Ściągnę tą folię. Szczerze wam powiem, jestem pod bardzo wielkim wrażeniem. Jest niesamowity. Naklejka, złota platyna, bardzo wygodnie leży w dłoni. Bardzo widać, że Samsung robi telefony już na bardzo wysokim poziomie. Włączmy go. S Pen, świetny, z klikaczem, jak w długopisie, no i jest. Wszystkie języki dostępne, a nie wszystkie, nie ma polskiego języku, bo nie ma polskiego języka, jest tylko chiński, angielski i różne takie japońskie i różne odmiany, czyli jeszcze nie ma polskiego języka. Co mi nie przeszkadza, bo i tak często używam telefon po angielsku. Ja zrobię szybki setup i za chwilę wracam i pokażę wam, jak wygląda ekran główny. Przeprowadziłem setup. Telefon wygląda tak.
bardzo wszystko płynnie chodzi. Jest bardzo szybki. Bateria ma już tylko 5%, miała 6, jak go wypakowałem z pudełka. I wkrótce na moim kanale pojawi się pewien review tego telefonu. Będziecie mogli go zobaczyć po polsku. I powiem o wszystkich rzeczach, co i jak. Dzięki za oglądanie. Tu Marcin Weiss. Pozdrawiam wszystkich.